fajne kino. A co wy tak poubierani wszyscy? A, festiwal. Ofowy chyba. Ale czerwony dywan był. Dobrze. A czemu nie biało-czerwony? Nasz polski dywan. Może nie biało-czerwony, ale polski i międzynarodowy. Po raz 12 zaprowadził prosto na galę otwarcia festiwalu Mastercard of Camera. Witamy serdecznie Państwa, bo to Wy dla nas jesteście najważniejsi. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Jestem głodna wrażeń, mam nadzieję, że to będzie piękny czas. Jestem bardzo otwarta na to wszystko, co się zdarzy w ciągu tych kilku dni. To jest naprawdę wyjątkowe miasto i wspaniale, że ma tak duży i piękny festiwal. Jestem tutaj pierwszy raz, wiele słyszałam, same dobre rzeczy, więc się cieszę, że w końcu tu jestem. Spodziewam się rzeczy niespodziewanych. Zajrzyjcie teraz pod fotel. Serio. Ręka między nogi. Prezent. Dla Was. Publiczność rozgrzał elektryzujący występ zespołu Bokka. I projekcja jednej z najbardziej wyczekiwanych premier roku, Vox Lux, z oszałamiającą Natalie Portman. Przed nami 8 pełnych emocji festiwalowych dni. Bo właśnie to niosą nasze filmy, które są pełne historii, pełne emocji, tych dobrych, tych trochę złych, ale równocześnie takich, które uczą. Jeżeli chodzi o scenę polską i o polską mapę kinematografii, no to jest jeden z czołowych festiwali, nie ma co ukrywać. Jeśli spodobał Wam się Kedi, Sekretne życie kotów w kinie na Placu Szczepańskim, pewnie zainteresują Was jutrzejsze seanse w plenerze. Cudowny chłopak w kinie nad Wisłą i Camorra na dachu Herbewa w Zielonych Tarasach. Gdzie ci mężczyźni? Zastanawiacie się czasem, gdzie ci mężczyźni? Jutro w naszej specjalnej sekcji m.in. Papi Ciulo. Bilety na wszystkie seanse znajdziecie na stronie offcamera.pl w Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz w naszym centrum festiwalowym. To nie tylko filmy, ale to również seriale, to w tej chwili też koncerty i rozmowy. A bo od rozmowy wszystko się zaczyna i nawet zaryzykuję taką tezę, że kino też zaczyna się od rozmowy. Dlatego zapraszamy do naszego filmowego miasteczka, gdzie czekają na Was gwiazdy. Fenomen tego zawodu polega na tym, że reżyser może okazać się formaciarzem już po pracy. Czyli tak zamontować film, że według mnie wyrzuci mi moje najpiękniejsze momenty. I tyle sobie pograłem. A może by tak nakręcić film? Jutro startujemy z Off Camera Pro Industry. Zaczynamy w samo południe spotkaniem networkingowym w formule szybkich randek. O nowych trendach światowego rynku audiowizualnego opowie producent i agent sprzedaży Mike Goodrich. Wieczorem Case Study. Historia sukcesu i udanej współpracy z inwestorem na przykładzie córki trenera. Jego córka, córka trenera, rozdarła serce mu. Po seansach zapraszamy na naszą off-scenę. Jutrzejszy wieczór w klubie festiwalowym ZPT o 20:00 rozpoczniemy z Sabiną. Stoisz, ciebie nie dotyczy nic, mijasz korki autostrady. Masz nawet własny tlen. Następnie porwie Was słynny londyński multiinstrumentalista Barbarossa. Na koniec zrelaksujecie się z zespołem Ja, który tak na ucho wyznał nam, że marzy o tworzeniu muzyki filmowej. W którym obrazie usłyszelibyście ich najchętniej?